i gonitwa się rozpoczęła. Dobrze przyjęła start Alruna. Walczy dzielnie Eridani, idzie Ondina. Dobrze wystartowała także Muza. Na ostatnim miejscu Wunderfitz, ale straty nie ma dużej. Teraz wyklarowała się już troszkę ta czołówka Alruna przed Eridani, Ondiną oraz Mimzi. Polem szeroko Muza, bardzo szeroko i troszkę z tyłu w tej chwili galopuje Trezor. Trezor spada na ostatnie miejsce, tuż za Wunderfica, bardzo blisko czołówki. Teraz Mimzi prowadzi Alruna przed Eridani. Do celownika pozostało jeszcze jakieś 900 metrów. Wciąż na czele Alruna przed Eridani. Tutaj przy kanacie próbuje teraz przeciskać się także Janowski Pitawa, ale na ostatnim miejscu galopuje Siwy Trezor. Polem przesuwa się bliżej frontu Ogier Elshanti. Alruna troszkę słabnie poprawiła Eridani i ona wyprowadziła na prostą. Przy kanacie szuka przejścia Pitawal i znajduje, chociaż tam jest bardzo ciasno, Alruna poprawiła. Polem Farid i bardzo lekko Wunderfitz. I Wunderfitz von Zitbaden jest pierwszy i powiększa w tej chwili przewagę. 250 metrów do celownika. Wunderfitz pierwszy, w ślad za nim ruszył się dzielnie Trezor. Farid Talatasz słabnie poprawia troszkę Ondina. Wunderfitz pierwszy, 50 metrów do celownika i Wunderfitz wygrywa gonitwę. Drugi jest Trezor, trzeci Farid, czwarta Ondina, a na piątym miejscu tutaj była piękna walka między Alruną i Pitawalem.